Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, nazywam się Paweł Kula, w firmie MAT pracuję na stanowisku specjalisty do spraw CAD, BIM i EC, a w dzisiejszym odcinku pora Tips and Tricks zaprezentuję Państwu, jak przygotować zestawienie, które uwzględni położenie wewnątrz pomieszczeń elementów w nim zawartych. Na ten potrzeby przygotowałem sobie taki prosty projekt z prostą instalacją wentylacyjną. Będziemy sobie tworzyli zestawienie złączek kanałów, które będzie zagnieżdżone wewnątrz zestawienia pomieszczeń. Więc w zakładce analiza wchodzimy sobie w opcję zestawienia ilości i wybieramy wbrew pozorom właśnie zestawienie pomieszczeń, nie zestawienie kształt złączek, ponieważ my najpierw stworzymy zestawienie pomieszczeń i dopiero wewnątrz niego będziemy je zagnieżdżali. Żeby zidentyfikować pomieszczenie, w którym będą się znajdowały dane kształtki, wybierzemy sobie jego numer, jego nazwę, a następnie wejdziemy tutaj w zakładkę zagnieżdżone zestawienie. Ona nie pojawia się we wszystkich zestawieniach, a tylko właśnie w poszczególnych, takich jak pomieszczenia czy przestrzenie, w których można zagnieździć kolejne. No i tutaj zaznaczamy opcję zagnieżdżone zestawienie i wybieramy sobie już tutaj właśnie z złączki kanału. Następnie wchodzimy we właściwości zagnieżdżonego zestawienia i otworzy nam się kolejne nowe okno osobne, które pozwoli nam właśnie te ustawienia, te właściwości zagnieżdżonego zestawienia ustawić. No to identyfikujmy sobie nasze złączki, które będą w tym zestawieniu, czyli wybierzemy sobie opcję rodzina i typ, wybierzemy sobie wielkość, no i wybierzemy sobie jeszcze opcję liczba, żebyśmy mogli później uzyskać liczbę konkretnych wystąpień. Robimy tutaj OK, tutaj OK, no i już tutaj nam automatycznie wygenerowało się takie zestawienie, które uwzględnia konkretne pomieszczenia, pomieszczenie o numerze 1, o nazwie pokój i w nim są wylistowane wszystkie złączki kanału, które w nim się pojawiają. No, one są wylistowane, każde wystąpienie każdej sztuki. Żeby to jeszcze uporządkować, wchodzimy sobie w opcję sortowanie, grupowanie, ale nie w opcję sortowanie, grupowanie, która jest tutaj z wierzchu dostępna, a dopiero musimy, ponieważ ona pozwoli nam posortować samo zestawienie pomieszczeń, czyli tam numery, nazwy, to nas nie interesuje. Wchodzimy sobie w zagnieżdżone zestawienie, we właściwości zagnieżdżonego zestawienia i dopiero tutaj właśnie w opcji sortowanie, grupowanie sortujemy sobie po rodzinie i typie, po wielkości, no i wyłączamy opcję wyświetl każde wystąpienie elementu. Kiedy klikniemy tutaj OK i OK, już to nasze zestawienie się skróci, no i będziemy mieli, że na przykład danych redukcji okrągła kątowa 45 stopni w takim rozmiarze jest w pokoju numer 1 dwie sztuki. I tak analogicznie mamy to wszystko przygotowane. Dziękuję bardzo, z mojej strony to już wszystko, dziękuję za uwagę. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.